dobra, stary filtr. Proszę wykręcić sobie tą matę podłoże. Jeszcze matę to takie tam. Mówiłem już, rolkę takich kupiłem sobie, żeby to syf wciągało. A nie wiem ile tutaj w tym filtrze syfu będzie. Jacek tu już przyniósł, ale tu jest. Dobra, leciutko poszedł. Filtr na razie takie coś idzie na czas tego płukania, a później docelowo oryginalny damy. Tak w jednym z komentarzy, chyba jak te filtry rozpakowywałem, to Jarek pisał pytanie takie, dlaczego nie polskie, bo w katalogach ani z Sendiszowa, ani z Filtrona nie ma nic. Znaczy jeden, nie pamiętam której firmy, to tylko filtr powietrza znalazłem, a tak ani olejowego, ani wkładu do paliwa nie było. Wiesz, że ona jak postała, to nawet się tutaj dużo z filtra nie wylało. Trochę przed tego. A nie, trochę na dół poszło, dobra. W sumie można odpalać. Co? A niech sobie do tego, a pokaż jak tam pisze, czy to dochodzą do tego, czy ciepło, czy... Wlać przed i uruchomić, dobra, no to jak jest, że wlać przed, to to wylamy. Na pewno jakieś myjące coś musi być, bo...
Aha, te śrubki od czego są, Jacek? Od tego czujnika, co? Tak, tak, tak. To tam koło tego zanieść, bo nie będę ich tu przykręcać. Dobra. Tam pisało, że 5 minut ma chodzić, ale zostawimy z 10-15 minut, niech sobie pochodzi tym środkiem. Jest za 5-11, to niech pracuje.
15 minut to pochodziło. Dobra, niech to tu stoi. Trzeba z garażu pod kładkę już przebiegnie. Idź do garażu, Jacek, te miedziane podkładki, co są. Wiesz, jest one tam. No to na pewno wiesz, coś tam pomogło, ruszyło, nie? To, to jeszcze raz zrobimy. Bo to 12 czy jakieś, nie wiem, 14, to nie wiem, czy takie będą tutaj. Na chwilę się rozłączę, poczekam, niech to obcieknie. Drugi raz jeszcze zalejemy też świeżym olejem na tym filtrze, co jest teraz. Drugą porcję tego specyfiku wlejemy, bo mam dwie flaszki. Ta druga miała iść do innej maszyny, ale to dokupię najwyżej. Albo być może czego innego dokupię. No i dobra, zleci, obcieknie. No to będziemy drugą porcję i drugie 15 minut płukać. Wlejemy drugą porcję oleju do płukania. To wiesz, jak tak kurde by co tam teoretycznie, nawet tak jak na YouTubie patrzyłem, to że kurde niektórzy to przy każdej wymianie oleju, nie? Puszczą to wtedy faktycznie na 5 minut to i tak jak ten pokrywa od zaworów ściągnął, czy miskę olejową, to powiem, no czyściutkie, tam nie ma nic na garu, nie? Ja mówię, przy każdej wymianie nie musi tak robić? No to no, można by, jak to kurde wiesz, szkoda silnika, jak on kurde bez przedmuchów, to teraz mieć 2,5,
Weźmy tak do prostego, mniej więcej zobacz. A nie, to ja mam voice zrobię tu skalę. Nie, czy ty masz tam? No, mam tu styk jakiś. Walone. Zostało. No. To czekaj chwilę. No jest masa, kiedy to patrzę. Może być, że ona już w tą stronę trochę stoi. A dawaj, to jeszcze dolej. Może nie całe te połowę z tego. Teraz jak tego na 5000 godzin w ciągniku będzie trzeba robić zmianę, to też kupię to nie do tego. Jeszcze muszę popatrzeć, czy te kablosy jakieś coś. Dobra. Gdzieś była. I dawaj ten drugi, tą flaszkę. Od razu tam w kombinerkach weź to urwi, tylko uważaj na oczy. Śruba. Tego? No to śrubokrętem dziabni. Ale co, urwało ci się to czy? Dobra, 20 po 11. To tam też nadzieję. Weź to do tego, ja to wywalę już. A no tam do końca nie wylewałem, żeby ten kapsel nie wypadł, ale...
Czekaj, kamerę wezmę tu trochę niżej, ale jest tak jak jest, widać. Czekaj z tymi...